Nowe teledyski, bez siana od poczana nie biorę zaliczki. Za ich sprzeczny kwit mi, dorabiam wersję kling kling. Czuję się jak szef bez... Teraz tak, stań tu, tam przy tych deskach, o. No. Się robi tak. A, do... Tak się to robi? Możesz to wyciąć? Proszę. Elektrowni chyba do mnie. Wybuchło wszystko. Dawaj tu wszystkich. Ale wszyscy koło. Na minie jestem. Słyszysz? Róży. Nie mam cęg. Po co mi cęgi? Na chuj mi cęgi. W p***te cęgi. Czyli będziesz bzykał dziewczyny w wieku powiem twojej córki. Powiem ci tak. Jakbym miał możliwość, to bym wydupcył taką jedną siwą. No. A jak nie, to taką jedną prokuratorkę. Cool. Wymiar sprawiedliwości za aż się zająkałem człowieku, tak mi ten. Wymiar sprawiedliwości zaczął mnie kręcić ostatnio. Jest też taka jedna policjantka czekoladka, jakbym ją normalnie przeżył, to by. O jest. Ojej. Czekolada zawsze dobra. Wiesz, minęło trochę czasu, może zapomniała, tam było złe. Może pamięta już tylko te dobre chwile. Może coś. Ale z drugiej strony, jak twoja dupa pójdzie się gdzieś, nie? To ty będziesz miał wolne ręce. Ja będę miał przede wszystkim k***a niewyżytego fiuta. No na mnie nie licz, nie? Nie, spokojnie. Nie przyciągają za sobą pikseli na serwer, tylko przychodzą na serwer pikseli szukać. I tu się tworzy problem. Tu się tworzy problem, tak? Bo wszyscy chcą cycków, a cycków nikt nie ma. Wiesz o co chodzi? Gdyby Cipek i Rupson przyciągnęli tutaj 20 lasek na serwer, to by było zajebiście. A oni tu przyciągają 20 typów i wszyscy chcą lasek. A tu nie ma lasek. Co? Poddaj się! Śmieć się, który się nie poddaje. Okej. Okay. Nie, bo śmieć nie potrafi rąk podnieść do góry. I weź ten pierwszy. Dobra, ty nie strasz, bo duchem nie jesteś. Ale ja nie straszę. Ja wiem, jaki jest przekaz tego, co ty mówisz. Słuchaj, mnie już dochodzeniówka nie obejmuje. Słuchaj, możemy przeprowadzić śledztwo i razem dochodzić do pewnych tak, wniosków. Czułam, no. A przypominam, że tam siedzi twoja kobieta. Tak, była. Była? Od kiedy była? Przepraszam bardzo. Jeszcze nie, ale za chwilę będzie. Słuchaj. Ciekawe. No. Daj się gdzieś wyciągnąć. Na kawkę, herbatkę. Nie. Idę mu kolczatki rzuci pod nogi. Oni są rozbite. No co tu robisz? No nie! Mówiłem ci, że będziesz mokra. Aj, kurde, zimna woda. Z pierwszej to? Ale ja takiej nie lubię, no. Chyba długo faceta nie miałaś. Dlaczego? Nie, nieważne, czego nie słyszałaś. Słyszałam to. Nie, ustaj, że... Wróciłem. A przebić mu nogę, jak leżał. Tylko w oponę, nie w plecy. Jak się zdarzy w plecy, to żartowałam. Ja nie się to poprawić, czy jak? Bo nie rozumiem. Nie, jak niestety traficie w plecy, to dajcie znać, to usunę podykamy z serwerów. Co? Lepiej. Ty zaraz szalaj, że jak przypadkowo w plecy trafił, żeby się nic nie stało. To przy tej prędkości w tej zera nie mam problemu, sprawdzę to. Nie, no to... Uwaga, jeszcze jedna pura będzie na dole. Plecy mamy. Go u nas. Dwie długie u nas. Trzy. Bomba podłożona. Uciekamy, małpa, cofamy. Małpa. Wycofujcie się. Nasz leży. Nie damy rady.
Chłopcy tu. Chłopcy z nami. No kurwa, jak oni tak szybko nas zauważyli? Lecimy. To przydałoby się powoli otworzyć, ale pewnie ma zabezpieczenie. Widzę, że sklejone taśmą to jest. Mhm. No nie da się tego jakoś tam wprowadzić. Można by było spróbować przewiercić od boków i tego. No nic. Powiedz i tak. Przez te piękne 6 lat miło było służyć. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Wyszkoliłem, ile wyszkoliłem. Jedziemy z tym matem. Trzeba wyszkolić więcej. Bomba rozbrojona. O, rozbrojona. O! Bomba rozbrojona. Robi się. Daj! Za duże tam wydają, k***a. Zrywam mu tą pałę i tam jeżdżam w te k***y jebane. Do k***a. Bo widzę, że... No dokładnie, całkowicie ich p***liło. Trzej na dwóch i pały metalowe. Próbuję wytłumaczyć z kolegą kurwa z Mołdawii, że jak użyją przeciw nam kurwa sprzętu, to będą zabici. Ja mam regulator na kamie. Jesteśmy we dwóch ani trzech. A ja mam akumulator na kablu. Nie wiem, czy już w nich wjeżdżać, czy kurwa za chwilę. To się wydaje, że poczytałem. To jest kurwa za mocne. A to nie to samo? Kurwa za mocne. Ja pierdolę. Nie, faktycznie. No. Dobra. Nie, jest... nie, dobra. A, kurwa. Puszczać, tak? Pan George lubi żartować. A gdybym do niego powiedziała cześć. O, cześć Destiny. Cześć. W sumie obie rudę, cześć. A jakbym do niego poszła i powiedziała, hej kochanie, chcesz chcesz poznać moje drugie kochanie? Jak wiecie, jakby mnie bardzo zabił i wyjął jednostki. Nie obraziłbyś się, zdaje mi się, żeby się nie obraził. Mamo, czy nie zdradzasz? A to jest on? Twój syn, znaczy mój syn. A, cześć, synku. Idę mi się. Też, tak? No. Cześć, synek. Tylko mojego kumpla. No właśnie, o nim też słyszałam. No wait. No i podobno mam uciekać od niego. No, każą laskę podrywę. Aha. Dostałam informację, że mam dzwonić do matki, jak będzie to mnie coś mówił. Dzwoń do mnie, a mów spierdol, spuszczę kiedyś. Dobra, mogę twój numer w takim razie? Jak chcesz? Nie ma problemu. Zapytaj może Blake, o coś. Zapoznaniu się z protokołem. Się w piucie. Rozprawy o sygnaturze 4.04. Nie, wyniosę go zaraz stąd. 24 kodeksu KK. Spokój się. Postanawiam odrzucić zeznania świadka. Protokołem się w piucie. Ooo! Nie, wyniosę go zaraz stąd. 24 kodeksu. Spokój się. Postanawiam odrzucić. Dobra. Suń się, Fiucie. Czy wy musicie oboje? Jeden z drugim? A mi chyba już tyle wystarczy. Nie wiem, jak panie mecenasie? Ciekawa rozprawa, co? Już zapoznałem się wcześniej. Nie uważasz? Na radiu? No, więc chyba jasno widać, że na załączonym materiale, jak było. Okej. Okay. A co ty masz za makijaż na policzkę? Takie dziwne, takie kryski. Wiesz, to taka moda. W internecie widziałam. Tak, zajebiście. Ale chyba nie pasuje mi, wiesz? No, nie no, ładnie wyglądasz tym, nie no, pasuje ci, nie? Tak oryginalnie. Rozprawy sądowej w stanie San Andreas o sygnaturze 04/04/2024/KK postanawiam, że podtrzymuję artykuł 15. Posiadanie broni bez zezwolenia pierwszej klasy. Podtrzymuję również artykuł 12. Nieuprawnione użycie broni. Oddalam natomiast ja artykuł 9. Morderstwo drugiego stopnia. Oraz uznaję panią C.C. Robson winną artykułu 10. Nieumyślnego spowodowania morderstwa. Nieumyślnego spowodowania śmierci. Na tej podstawie, biorąc pod uwagę wszystkie dowody przedstawione w dniu dzisiejszym, orzekam,
że pani Cici Robson jest winna i skazuje ją na odbycie kary śmierci poprzez rozstrzygnięcie w zakładzie karnym Bolingbroke. Kara śmierci za nią myślę spowodowanie śmierci. Skandal! Karnym Co? Jaki sens ma ten wyrok? Skandal! Kompania, wystąp! Prezentuj broń! Otworzyć ogień. Prezentuj broń. Otworzyć ogień. Spocznij. Don't mind, do you mean now?